Cześć Wam. Znajduję się nad rzeczką, z której można pić wodę. Nie tylko zwierzęta. Ja też mogę tą wodę pić. Ktoś powie, ale halo. Co to za sensacja? No trochę sensacja. Trochę halo. To nie jest normalne. Powinno być, ale nie jest. Z kilku dosłownie procent rzek w Polsce można pić wodę. Ona tu jest lokalną rzeczką, płynącą o w takich okolicznościach. W Boże, w lesie, który ją oczyszcza. Źródła ma niedaleko. Zaraz nieopodal, poniżej, ta rzeczka również zasila stawy, w której żyją pstrągi. Więc ma dobrej jakości wodę. Natomiast powtarzam, to nie jest normalne. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Polsce, który zbadał ponad 2000 odcinków rzek, większość nie nadaje się do tego, aby spożywać z niej wodę. Zdecydowana większość nie nadaje się do tego, żeby podlewać ją pola. Pola, na których, no i to się kółko zamyka. I tak są tak faszerowane pestycydami, różnymi związkami, różną chemią. Też z jednej strony zbawiennym fosforem i azotem, z drugiej nie do końca. Już potem dla tego środowiska wodnego. Nie można pić wody, nie można jej używać. Zbadałem przy okazji, że na podstawie tego, co sprzątają uczestnicy sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia, przyrównując ilość śmieci, którą sprzątają, naszych ludzkich śmieci, do 58 cieków, które mają powyżej 50 km w Polsce, 58 rzek ma powyżej 50 km w Polsce, to nad tymi 58 rzekami co roku pozostawiamy 125 tysięcy ton ludzkich zanieczyszczeń. 125 tysięcy ton. To jest tylko nad tymi brzegami. Są jeszcze indziej, są jeszcze gdzie indziej śmieci, w lasach, wszędzie, wiemy gdzie. Dlatego serdecznie Was zapraszam na akcję sprzątania brzegu Warty. Wszyscy śmiecimy. Ja śmiecę. Każdy z nas. Żyjąc śmiecimy. Funkcjonując w naszym domu. Jedząc to, co jemy. Czasami będąc chory. Czasami nie będąc chory, ale jednak spożywając mnóstwo chemii, która jest zawarta w naszych produktach spożywczych. Zanieczyszczamy przez nasze decyzje zakupowe. Czy my nie wiemy, czym jest woda dla nas? Serdecznie zapraszam na sprzątanie brzegu Warty, żeby chociaż ten mikron ludzi posprzątał po 99,99% osób, które do których jeszcze nie dotarło, że żyjemy dzięki wodzie. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.